Manor Lords, zanim zaczniesz grę, dowiedz się, że... A witajcie, moi kochani, zanim zaczniesz grę, dowiedz się, że Manor Lord można sobie samemu robić jakieś wyzwania. I tutaj podpowiedź od jednego z graczy, widzów, żeby zrobić tak, żeby nie korzystać ani z jagód, ani z leśnictwa, z łowiectwa. No będzie ciężko, bo na samym rolnictwie to ja dużo zazwyczaj nie ugrywałem, bardziej z handlu, ale i tutaj na tym handlu się w takim bądź razie oprzemy. I ten, no takie założenie robimy, tak, że po prostu, robimy to na trudnym, ale tylko tutaj jest rozwój miasta do najwyższego poziomu. A nie mamy przeciwników tutaj, że tak powiem, dodatkowych i mamy też obozy, będziemy mieli obozy też i napady, tak? Czyli też będziemy musieli się bronić i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc i będziemy się skupiać przede wszystkim na tym, żeby rozwinąć wioskę bez użycia jedzenia. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, jeżeli chodzi o zaczynanie zimą, z tego względu, że po prostu no, tych bułek nam nie wystarczy. W dodatku mogą ulec zniszczeniu, także pod tym względem no, będziemy mieli ciężko. A zwłaszcza, że będziemy musieli utrzymać się tylko i wyłącznie z rolnictwa, a co za tym idzie, no, musimy mieć pierwszą działkę rolną. No i tutaj przy pierwszym ujęciu ta działka rolna niby jest nie za duża, ale jest, nie? Jak widzicie, tutaj inne rzeczy nie są tak bardziej eksponowane. Mamy tylko i wyłącznie tutaj, że tak powiem, żelazo na 2000 i będziemy musieli jakoś z tym przeżyć. A w jakie rozwoje tutaj będziemy szli przede wszystkim? No na pewno będziemy szli tutaj w rolnictwo ciężkie, tutaj później piekarnia, nawożenie, no spróbujemy, no i tutaj hodowla owiec, w takim razie jabłka, no i przede wszystkim marchewki, tak? Te rzeczy będziemy musieli sobie tutaj uskuteczniać w pierwszych, że tak powiem, pozycjach. Pierwsze będzie pług. Cholera, może tą organizację handlu jeszcze jednak to zrobić. Zobaczę. No i co następne, no to tutaj te dwie też będziemy musieli zrobić. Handel przede wszystkim musimy uskuteczniać, żeby sobie w jakiś sposób zrekompensować tutaj to jedzenie. Tak, to całe jedzenie będziemy musieli sobie zrekompensować. I niestety to będzie nasz priorytet. Czyli handelek. I później będziemy resztę musieli jakoś to zrobić. Czyli w handlu też będziemy musieli jakoś tutaj to zapotrzebowanie zrobić. Sprawdźmy, co tutaj mamy odnośnie. gdzie mamy jakieś pszenice? Pszenice gdzie mamy? Tu mamy przede wszystkim duże połacie pszenicy, także tutaj będziemy mogli sobie to wszystko zrobić. Czyli niezależnie od wszystkiego tutaj te kopalnie tutaj będzie trzeba też uskuteczniać od razu w miarę. Ale przede wszystkim no mamy tego bardzo dużo. A druga sprawa, len. Len, gdzie mamy len? Tutaj mamy przede wszystkim len, czyli też w tą stronę, tak, też nie za bardzo. Czyli bardziej w tą stronę musimy rozwijać tą naszą wioseczkę. Jęczmień. No też tutaj, kurczę, ten jęczmień tak troszeczkę tak niepodzielnie, tak jakby, kurczę, w tą jednak stronę tutaj trzeba by było iść. Ale czy tak czy inaczej, to rolnictwo będzie dla nas najważniejsze w tym momencie. Ha. Tutaj ten jęczmień jest, czyli robimy tutaj od razu tą sprawę.
I na dzień dobry musimy się skupić na dziale drewno, tak? No dobra, żyto. A możemy jeszcze w żyto jeść, też będzie dobrze. No i to nie, to praca trwa. Jak tam powierzchnie wodne? Nie jest źle na całym prawie całym obszarze jest woda, więc będziemy się tym właśnie przede wszystkim brali i zajmowali, tak? No dobra, no zobaczmy, co się tutaj gra i jak to będziemy mogli rozpowszechniać. Tutaj tą zwierzynę mamy nie ruszać i mamy nie ruszać też jagód. A więc zaczynamy. Także Manor Lords bez jagód, bez, że tak powiem, zwierzyny łownej, to będzie trochę wyzwanie. Jednakże zaczynamy wiosną, więc będzie to troszeczkę łatwiej. Jest możliwość jeszcze zrobienia jeszcze trudniej, czyli to jest na poziomie trudnym ogólnie rzecz biorąc. Jeszcze jest możliwość jeszcze utrudnienia sobie poprzez zrobienia to zimą. I powiem wam szczerze, że zimą to już chyba będzie naprawdę ekstremalnie. Natomiast teraz też spróbujemy to zrobić i lecimy. Pierwsze co, to sobie zrobimy tutaj dróżkę. Dalej lecimy, tak. To trzeba wszystko połączyć, więc połączmy to. I tutaj też wypadałoby połączyć. Też proszę bardzo, połączyć to. Dobra, masz dwa połączenia. Później tak to będziemy wszystko kasować. Dobra, pierwsza rzecz, no to budujemy, żebyśmy mieli od razu możliwość, no to tutaj tak, spichlerz. Dobra, i to będzie druga w kolejności rzecz, która będzie robiona. Pierwsza w kolejności to będzie słupek. Słupek damy gdzieś tutaj. I to będzie najwyższa rzecz, którą będziemy robić. Później będziemy robić następną bardzo ważną rzecz, a mianowicie drewotnię. I ta drewotnia musi być wysoki. Następnie będziemy robić tak. O, proszę, tutaj tak będziemy robić. I tak, zrobimy tak tutaj, ponieważ tu odtąd będziemy coś tam czaskać. To zrobimy sobie w ten sposób. Muszę się hamować, żeby nie robić, wiecie, tych spraw odnośnie budynków, nie? Znaczy się odnośnie zwierząt i innych rzeczy. Tutaj zobaczymy, ile my mamy. 4 mamy. Dobra, 4 mamy. Tu dalej musimy. Dobrze. Dobrze, tak. Raz. Dobra, mamy podwójne. Wybudujemy. Teraz tak. Zróbmy w ten sposób, że sobie tutaj. O, tak. Tak. Mamy do tego się ten. Czekaj, zrobimy sobie raz, dwa, trzy i uciekły od razu, nie? Zwierzaki, dobrze. Teraz sobie poprowadzimy. Tak. No i coś takiego.
Teraz tak, stąd to wyburzymy. Wybórz, wybórz, wybórz. Teraz tak, tutaj wyburzamy, ale stawiamy, że tak powiem, tak. Z tej strony puścimy. Tak, tak, tak. O, widzisz, dobrze. Zróbmy jedną. Teraz tak, tutaj wyburzamy, wyburzmy. Tu wyburzmy. I tutaj tą ścieżkę też wyburzymy sobie, bo nie wiem, czy będzie nam potrzebna. Na razie nie jest. I to jest priorytet, który musimy zrobić. Dajmy średni na razie. Dobra, dobra. Dajmy średni, bo taki bardziej też ważny, no to jest tutaj sprawa z wodą. Także tutaj tą wodę musimy jeszcze pociągnąć. Ile mamy? Jeden. No to na razie to, bo później jeszcze musimy sobie zrobić targ gdzieś tutaj blisko. To zróbmy tak. O, coś takiego. Jest 3. Dobrze, targ zrobimy, zaplanujemy już od razu. Tu mamy to, tu mamy to. I na razie musi nam to starczyć, także lecimy według wszystkiego. Tak, tak, wiem o tym. Aha, i tutaj moment. Zapomniałem o jednej rzeczy, mianowicie zapomniałem ściągnąć wołu. A słupek będzie, już jest. Jest słupek, dobrze. I teraz tu nam będą robić, no to róbcie tam szybko, na tempa. Spichlerz. Niech ściągają, bo to jest nam niezmiernie potrzebne. O, już powstał, co tutaj powstał? Z jedzeniem, dobrze. Jest 19, no to spadamy. Też spadaj. Dobra, i tutaj czekamy, aż nam zrobią. Dobrze. I super. Tam robią nam rzeczy, tu nam robią rzeczy. Super. Dobrze jest. I teraz tak. Jak już jest zamieszkałe, to będą chcieli nam tutaj, już będą nam się pojawiać tutaj te wszystkie dodatkowe ich zapotrzebowania. Jeszcze nie zrobili. Co jest? Dobra, 9 kłód, dobrze. Dobra, będzie zaraz zrobione. A my w tym czasie, tutaj zwolnimy sobie, my w tym czasie sobie zrobimy o połówkę. Raz, o połówkę raz. No, zrobimy tak. I zrobimy sobie jeszcze, no właśnie, tartak. No jak tutaj z tym spadkiem? No jest bezdomność duża. Może trochę ją zmniejszymy poprzez tutaj ten domek. A dobra. Jest, dobra, następna rodzina. I teraz tak, tutaj też będzie dobrze zrobić sobie, że tak powiem, z kurnikami, nie?
Dobra, następny. Domek. Będzie do roboty. Kampanią najemników to dopiero wtedy, jak kurczę, będziemy mieli jakieś zyski. Na razie to my mamy same straty. No, ale już mamy przynajmniej stragan z jedzeniem, nie? Dobra, jest. I tutaj od razu dajemy marchewkę. Zostaje nam 15. Czyli de facto na kury nam nie starczy. Ale możemy coś innego zrobić. No, mianowicie możemy wybudować w miarę szybko domy. Tak. No dobra. Dobra. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Te domy wybudujemy. Przy czym, tak jak mówię, czy musimy się trzymać paru rzeczy. Mianowicie, tutaj w początkowym okresie myślałem, że pójdziemy w ciężki pług, ale my raczej pójdziemy tutaj w pszczelarstwo, bo pszczółki nam dadzą od razu miodek. I to będzie nasz główny teraz, że tak powiem. No tak, chata drwala. Jest tutaj już. Dobra, puścimy tam jednego. Ile mamy tych kłód? 7. A tartak. Dobra, najpierw zrobimy to, co musimy zrobić, czyli pyk. 2. Ogólnie budujemy te domy. No to ten tartak też nie jest nam potrzebny i też żeby zbudował chociaż te. To coraz mniej mamy jedzenia, widzicie, coraz mniej ubywa nam tego jedzenia bardzo szybko. Tutaj co prawda ja chcę, żeby tutaj no budują. No czemu nie zrobią nam, czemu nie sieją? Dajmy tutaj, no nie, tu nie możemy. Mamy dwie, wyrównuje ziemię i tak dalej. Kurde, wszyscy budują w tym momencie. No dobra, jak szybko budują. A my tutaj wrzucimy już od razu. Niech zrobię parę desek. Dobra. To zapotrzebowanie będzie troszkę za duże, jak dla mnie. Także zrobimy tutaj jeszcze ciach. Dajmy najwyższy. No nie, 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 nie. Ludzie. Tutaj ich nie ma, dobra. Ale tutaj już są, nie? Ludzie. Tak. Czyli cztery będą nam pożerać. Niedobrze. Mogłem to ograniczyć do dwóch, do trzech. Mniej więcej. Cztery to za dużo. No ale dobra, niech będzie. Jeden więcej, jeden. Ludziska. Dobrze, ożerać się, że wyrównuje się. Jeszcze coś tam budują, tak? Dobra. I teraz tak. Dobra.
To już coś się dzieje. Już to nasze marchewki już tutaj będą mniej więcej robione. Powinni zdążyć na jesień te marchewki zrobić. Jednakże my możemy nie dotrwać do tych marchewek, punkt rozwoju, dlatego robimy miody. I teraz zajmujemy się pszczelarstwem. Chwileczkę tutaj. Nie tu. Tu. Pszczelarstwo. I sobie od razu, co nie mamy desek jeszcze? Nie, są deski. No to te, że tak powiem, pasieki damy tutaj. Jedną, drugą. Jest powiedziane, że dwie pasieki to jest to, co, o właśnie, tutaj zaawansowane, tutaj wyciągniemy, tutaj zaawansowane, tutaj wrzucimy, tutaj, proszę bardzo. OK, i lecimy dalej. Robimy te pasieki. Tu widzicie, mamy zapas już. Co tam mamy? O kurde. O młotkach zapomniałem co. Dobra, to ten magazyn trzeba w końcu wybudować. Mhm. A nie mamy z czego, tak? Nie mamy, dobra. OK, no to to już powoli będzie szło do przodu. Tu już praktycznie nie ma co zbierać, tu te młotki nam schodzą tylko, tak? Młotki. A, i ten opał nam tutaj też gnije, tak? Od kiedy? No, ale widocznie. Dobra, wrzucamy. OK. Teraz pytanie za 100 punktów. To jest porzucone, czy co to jest porzucone? Dobra. To tutaj ten powinien z pasieki tutaj przychodzić. Kończona druga pasieka, więc druga pasieka też musi być zagospodarowana. Kończy się jedzenie i widzicie, i to jest ten problem, który mnie tutaj ciągle nurtuje. Zobaczymy, czy uda się pasiekami to nadrobić. Coś tam w spiżarni jest, także. Dobra. A czekajcie. Zaawansowane. Czy to trzeba później? O nie. Dobra, mamy dwie pasieki. Będziemy próbować. Później wypróbujemy, czy trzecia pasieka coś daje, czy jednak nie. Ale to później. Na razie skupiamy się tutaj. I już mamy dwa do jedzenia, tak? Okej. Teraz następna rzecz, nad którą musimy się pochylić, to przemysł, jaki musimy tutaj sobie zrobić, i to dosyć szybko. Tak, mamy czterech ludzi, przy czym jeden do opału, dwóch do pasieki, czyli trzech mamy zajętych na pewno. Jeden niby do rozbudowy, tak? Czyli tak, tutaj między tymi dwoma musimy mniej więcej sobie jakoś tu robić. Na pewno potrzebujemy tego magazynu. Magazyn. I to magazyn dajmy gdzieś tutaj blisko. Tak. Także dosyć wysoko. I następna rzecz, która jest nam potrzebna, to na pewno niepotrzebny nam jest tutaj woł. To przerzućmy woła gdzieś dalej. Na razie go przerzućmy tutaj, bo tutaj nam będzie na razie potrzebniejszy. Tak? Tak. No 6 młotków nam zostało, było chyba 20, tak? Chyba tak. Nie spojrzałem na te narzędzia, bo byśmy od razu je sprzedali, nie? Jak tylko by było możliwe. No ja cię tyle lewą na to idzie. Dobra. Skład ukończony. Dajmy na razie tutaj do składu kogoś. A my mniej więcej w tym momencie będziemy tutaj sobie robić miejsce na inne inwestycje. Tak? Dobrze. OK. No nie leci.
Dobra. Lecimy na Szczecin. I teraz znowu, no wiem, że nie buduje, nie i tak dalej, rozumiem to, ale my potrzebujemy, nie dość, że potrzebujemy tutaj, żeby nam, aha, nie przerzuci nam tego jednego wołu. Trudno, musisz się poświęcić, że tak powiem. Ściągnął wszystko. Chyba tak, już jest ściągnięte. Dobra. Ok, no i w tym momencie będziemy budować następną rzecz, która jest nam tutaj bardzo potrzebna, a mianowicie, o właśnie. I sobie przypomniałem sobie taką sprawę, że przecież my możemy sobie zainwestować w owieczki. Prawda? Możemy zainwestować w owieczki. I prawdę mówiąc, to nie wiem, czy nie będzie lepsza sprawa niż budowanie tam. O, widzicie. Faktoria w handlu zwierzętami. Musimy poczekać chwileczkę. No bo tak, tam skóry, buciki, fajnie by było to wszystko, ale no właśnie, tutaj jest jeden problem, a mianowicie taki problem, że ze skóry i... No właśnie. Tutaj musimy kombinować i żarełko, i że tak powiem, innego rodzaju komponenty. Jest, jest, jest. Jak tam wychodzi nam? 100%, 100%. Super! Sukces jest kompletny. Tak, 6 mamy. 3, 4, 5. Faktycznie 6. Nie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, faktycznie 6 jest. Dobra, no to czy tak, czy inaczej, to trzeba tutaj rozwijać sobie te parceliki, nie? Ile mamy? 3. O, już mamy w tą faktorię. I teraz tak, tutaj na tym się musimy handel. Tak, wywóz powyżej 20. Dobrze. Możemy chyba już ten zrobić kościół. Chyba tak. I to zrobimy. Bo już będziemy mieli wtedy tutaj kompletne. Tutaj jęczmień, to wszystko to na razie musimy olać. To też musimy olać. To niestety też. Chociaż te młotki. Mamy tutaj te młotki. Gdzie mamy młotki? Tutaj mamy chyba młotki. Tak. Brak handlu, wywóz, jest możliwość, ale jest niedostępne. I pewnie nie sprzedamy tego. Czyli też te młotki to najmniejsza sprawa, którą żeśmy zrobili. Dobra, to na razie deski i opał, tak? Czekaj, gdzie jest tu ten opał? Tu będzie opał, tak? No trudno, no musimy, to musimy, tak? Wywóz powyżej 40, dobra, niech będzie. No dobra, musimy w ten sposób działać. A ten kościół jeszcze sprawdzę, czy mnie stać na niego. A nie mam jeszcze tych, dobra. Dobra, lecimy. Ile? 5. No to 3 jeszcze. Jeszcze tam jakoś pójdzie. I ten kościół jeszcze wrzucimy. A po kościele to już zobaczymy, nie? Tutaj mamy dostawę tych złóż, że też będzie trzeba od razu to zabezpieczyć. Kościół gdzie tam, a gdzieś tutaj wolniemy, nie? No, nie będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. A tutaj mamy wrzucone, tutaj nie. Dobra. Na razie lecimy z tym. Tutaj na razie, o kurde, ukradli nam jedzenie. Jak tam z jedzeniem stoimy?
Dwa miody. Na miodach lecimy. Musimy szybko dosyć. No ale to nic nie przyspieszymy chyba z miodami w tym momencie. One mniej więcej tak się produkują. Tutaj ludzie, którzy pracują, to jest co? Ludzie. Pszczelarz, dobrze. A ten handluje. Tak, Czech, ludzie, nie dbam, tylko pszczelarz też niech będzie. I okej, okay. A tutaj sobie weźmiemy kogoś randomowego. Tutaj chcę, żeby po prostu pracowali cały czas w tym. A, dosyć blisko mieli domu. No, dwóch pszczelarzy niech będzie. Oni tutaj mogą się tym zajmować, tym jedzeniem całym. Na razie dwie rodziny i ten dom będą się zajmować jedzeniem tylko i wyłącznie. Czyli tam już nie ma co zmieniać. Ewentualnie tutaj będziemy zmieniać pod względem 4 kłody tylko. Ma. A tutaj ma? Nie ma. Dobra. Aha. Opału też nie ma. Aha, bo tutaj jest gastyk. Dobra, to teraz ludzie. I przechodzisz tutaj, Ciach. Dobra. Nie jest źle. 53 i już mamy pierwsze zyski tutaj. Aprobaty na plus. Różnica na targu. Jaka? Mhm. Różnorodność. 3 chlebki jeszcze tu mamy. 4 miody. To nie jest tak źle jeszcze. Nie, no także. Trochę tych miodów jeszcze robimy, tak? No dobra. 26 i teraz tak. Niech naprodukuje tutaj troszkę tego wszystkiego, tego drewna. I wtedy będziemy myśleć cokolwiek już o sprzedaży i rozwijaniu dalszego handlu. Będziemy musieli trochę jajek narobić, no przynajmniej na początku. Jajka, skupiamy się jajka, tutaj ten miodek, przynajmniej na początku jest dla nas bardzo ważny ten miodek, bo on jest od razu. Na marchewki jednak musimy trochę czekać, tak? Rolnictwo na początku to jest w ogóle poroniony pomysł, żeby robić rolnictwo chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Okej. Ach, jeszcze miałem tu ten kościół, tak? Kościół, dawaj kościół, gdzie kościół? No dobra, niech będzie tu kościół. 4 punkty. Dobra, lecisz kościół. Niech będzie, bo i tak nie zrobimy dalszego awansu bez kościoła, tak? No tutaj przynajmniej będziemy mieli aprobatę pozytywną. Nikogo nie będziemy musieli chować w tym kościele, nie? Ale zawsze jest potrzebne. No i to będzie chyba najlepsze wyjście w tym momencie. Nie używamy jagód, ani nie używamy zwierząt, także tutaj żadnych takich dodatkowych rzeczy nie mamy. Ale żeby to wszystko nam się udało, to musimy handel, że tak powiem, uskutecznić. I musimy być samowystarczalni, bo sprowadzanie tutaj tego wszystkiego to jest poroniony pomysł. Poza tym zapamiętajcie jedną rzecz, że tutaj tracimy dwie tak, że tak powiem, umiejętności, dodatkowe osady, a nic z tego za przeproszeniem nie mamy, tak? Nic z tego nie mamy. Dobra. Tutaj założeniem w tej grze, w tej rozgrywce jest, żeby jak najszybciej osiągnąć najwyższy poziom osady. Czyli już na dzień dobry trzeba się kierować tym, że trzeba mieć 30 domostw. 30 domostw, niezależnie od tego, czy będą zasiedlone, czy nie, tak? To jest pierwsza rzecz. My będziemy robić podwójne,
Czyli już będziemy że tak powiem, tą statystykę zawyżać. Tego społeczeństwa naszego tutaj. Dobra, robią ten kościół, tak? Zrobił tutaj już, narobił. No, przyspieszymy, bo nam zależy na tym, żeby jak najwyższy te ludziska tu robią. Na co? Orze, handluje. Na co ty czekasz, kurczę człowieku? W tym roku musimy utrzymać po prostu swoje status quo, czyli przynajmniej ten jeden miesiąc wytrzymywać. Następna budowla, która będzie nam raczej potrzebna, to będzie faktoria zwierzęca. I teraz znowu, no wiem, że nie buduję, nie i tak dalej, rozumiem to, ale my potrzebujemy, nie dość, że potrzebujemy tutaj, żeby nam, nie przerzuci nam tego jednego wołu. Trudno, musisz się poświęcić, że tak powiem. Ściągnął wszystko? Chyba tak. Dzięki, że ze mną tu byliście. Fajnie, że ze mną graliście. Natomiast bardzo was proszę o subika, lajeczka. No i do zobaczenia do następnego razu. Nie zapomnijcie o dzwonie. Dzwony ostatnio są bardzo, bardzo potrzebne. Także do usłyszenia do następnego razu.